Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. I z Duchem Twoim. Druga niedziela w ciągu roku zwykłego, msza święta sprawowana w intencji całej naszej parafii. Przeprośmy teraz dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i pokornie prośmy Pana, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, byśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów nas źródło swojej łaski, broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, darował nam nowe życie, bo jest pełen miłosierdzia. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim, bo gromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, darował nam nowe życie, bo jest pełen miłosierdzia. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Chwała na wysokości Bogu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wieka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezus Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm łaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy,
Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan rzekł do mnie: Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Przychodzą, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzą, Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałam na Pana, a On pochylił się nade mną. Ułożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Przychodzą, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, w zwoju księgi jest o mnie napisane, radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. A Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość z wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich. O czym Ty wiesz, Panie? Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto Słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Usiądźmy. Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, kilkanaście lat temu święty Jan Paweł II pisał: dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy pielgrzymów pokoju, świadków powszechnej solidarności, potrafiących zapomnieć o własnym interesie indywidualnym i grupowym, o własnym życiu. Nie może być pokoju we wspólnym domu tego świata, jeśli chociaż jeden z narodów, nawet ten najmniejszy, zostanie zapomniany czy wykluczony. W dobie ciągłych niepokojów i partykularnych interesów słowa papieża są nadal aktualne. Brzmią one w szczególny sposób w kontekście dzisiejszej Ewangelii, która ukazuje świętego Jana Chrzciciela jako świadka Jezusa Chrystusa. W słowach wypowiedzianych przez tego, który ochrzcił Syna Bożego: ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym, zawarte jest ważne przesłanie, które potwierdza święty Jan Paweł II. Współczesnemu człowiekowi, rodzinie, młodzieży, dzieciom potrzebne jest świadectwo ludzi głęboko wierzących. Cywilizacja, którą tworzymy, przepełniona jest wielką liczbą świadków różnych systemów i sekciarskich poglądów. Coraz więcej ludzi zaczyna wierzyć przepowiedniom i kabałom. Można wręcz powiedzieć, że istnieje moda na wróżenie, na astrologię i numerologię. Nawet w polskiej telewizji powstał program, w którym na żywo
można sobie powróżyć z kart lub z gwiazd. Ponownie odżywa moda na przepowiednie Nostradamusa, który przed wielu wiekami napisał losy świata. Ich interpretacja jest w naszych czasach sprytnie manipulowana. Gdy dojdzie do tego fascynacja znakami zodiaku, można odnieść wrażenie, że słowa Jezusa „Ja jestem prawdą” zdają się blednąć przy ogromnej ilości prawd lansowanych przez kabalarzy, wróżki czy numerologów. Są nawet tacy chrześcijanie, którzy bardziej ufają przepowiedniom niż samemu Bogu. Jakże wielu zapomniało o pierwszym przykazaniu, które przestrzega przed zaufaniem domorosłym prorokom. Najlepszym dowodem potwierdzającym te słowa jest przykład kobiety, która pod wpływem wróżki wniosła o rozwód z mężem, bowiem karty powiedziały, że z tego małżeństwa nic nie będzie. Ze względu na dzieci mąż nie wyraził aprobaty na takie rozwiązanie, a sąd na szczęście doprowadził do zgody zwaśnionych małżonków. Od tego czasu minęło parę lat. Obecnie są zgodną, kochającą się rodziną. W czasach Jezusa pojawiało się wielu pseudoproroków, którzy uważali siebie za wysłańców Boga, a nawet za bogów. Święty Jan Chrzciciel mógł sam mieć takie pokusy. W imię prawdy wybrał jednak drogę świadectwa, która doprowadziła go do męczeńskiej śmierci. Dziś nikt z nas na szczęście nie musi oddawać życia za wiarę. Trzeba jednak wejść nam na drogę świadectwa. Jest to droga wyraźnego i pełnego jednoznaczności mówienia o Jezusie w środowiskach, w którym żyjemy. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że święty Jan daje świadectwo Jezusie. Jest zatem aktywny, szuka okazji do pokazania innym, że to Chrystus jest Panem. Naśladując świętego Jana Chrzciciela, trzeba w sposób systematyczny uaktywnić się w świadectwie. Co to konkretnie oznacza? Nie chodzi przecież o to, abyśmy wychodzili z domu i prowadzili ze wszystkimi napotkanymi ludźmi rozmowę o Chrystusie. Ważniejsze są czyny i wybory, których dokonujemy na oczach bliźnich. Na przykład matka czy ojciec, którzy mówią do swoich dzieci o ważności Eucharystii, a wysyłając je do kościoła w niedzielę, sami pozostają w domu. Stają się także świadkami, tylko że nie Chrystusa, ale zwykłej ludzkiej obłudy. Na tym wręcz książkowym przykładzie widać, iż każde świadectwo, nawet to najmniejsze, wymaga pewnego wysiłku i wyrzeczenia. Święty Jan Paweł II pisał w jednym z orędzi misyjnych: „Nieodłącznym i istotnym elementem tożsamości chrześcijanina jest obecność krzyża. Bez niego nie jest możliwe autentyczne świadectwo. Przyjęcie krzyża to nieodzowny warunek dla wszystkich, którzy postanawiają konsekwentnie iść za Chrystusem. Niesie bowiem krzyż ten, kto naśladuje Chrystusa przez wierne świadectwo i przez cierpliwą, wytrwałą pracę codzienną. Niesie krzyż, kto idzie pod prąd, kierując się w swoich wyborach przykazaniami Bożymi, mimo niezrozumienia, niepopularności i osamotnienia. Niesie krzyż także ten, kto proroczo piętnuje niesprawiedliwość i naruszanie wolności.
Moi drodzy, patrząc dziś na świętego Jana Chrzciciela, pomyślmy o naszym osobistym świadectwie. Wymaga ono od każdego poświęcenia i jednoznacznego wyboru. Wymaga także aktywności w szukaniu okazji do ukazywania prawdziwych wartości. Módlmy się dzisiaj, abyśmy nie dali się zwieść tym, którzy na ludzkiej naiwności zbijają swój kapitał. Izajasz usłyszał wezwanie Boga: ustanowię cię światłością dla pogan. Bądźmy i my taką światłością dla naszych najbliższych. Amen. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystusa przebaczającego grzechy, prośmy pokornie o łaskę miłosierdzia dla nas i wszystkich, którzy zgrzeszyli, oraz o łaskę wytrwania w dobrym. Módlmy się za Kościół Boży, aby z odwagą i mocą apostołów głosił Ewangelię Chrystusa. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za powołanych do służby kapłańskiej, misyjnej i życia zakonnego, aby wierni łasce powołania byli znakiem Boga dla świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi nie mających pracy, aby w swoich rodzinach odnaleźli wsparcie i pomoc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny, aby umocnione Bożym błogosławieństwem pokonywały wszelkie zło, które niszczy przyjaźń z Bogiem i drugim człowiekiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za umierających, aby w Bogu, którego słowa są prawdą, złożyli swą ufność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w świętej liturgii, abyśmy nie zamykali naszych serc na potrzeby naszych sióstr i braci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Panie Boże, nasz jedyna i najwyższa prawdo, nie pozwól nam zagubić się na ścieżkach życia i świata, ale przez Jezusa Chrystusa bądź naszym nauczycielem i przewodnikiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Lulajże Jezuniu, moją perełką, lulaj ulubione me pieścidełko, lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a tego matulu płaczu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan, Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna, hosanna na wysokości, hosanna, hosanna.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen.
pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, a w znaku chleba w świątyniach zostałeś i dla nas zawsze masz otwarte ręce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Stół dla mnie zastawiasz, kielich mój jest pełny po brzegi. Módlmy się. Panie nasz Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś tym samym chlebem eucharystycznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.